dlaczego tak często odsuwamy rzeczy w czasie? Tyle mówimy o tym, jakie mamy plany na przyszłość, że niby chcemy się rozwijać, polepszać kondycję, zdobywać nowe umiejętności czy odwiedzać nowe miejsca. Zarzekamy się, że już za chwilę, już jutro podejmiemy działanie, zaczniemy realizować nasze plany i marzenia. Jednak kiedy to jutro nadchodzi, nagle okazuje się, że nie są znowu takie ważne i że mogą jeszcze trochę poczekać. Dlaczego? Boimy się ośmieszenia, kompromitacji. Boimy się porażki, bycia niewystarczająco dobrym według jakichś tam standardów. Albo boimy się, że brak natychmiastowych efektów skutecznie podmyje fundamenty podjętych decyzji. Jednak czy to efekt, a nie coś innego powinno być tutaj najważniejsze? Zastanów się, jak często słyszysz lub sam sobie wymawiasz, że nie masz do czegoś wiedzy, talentu lub predyspozycji. Co jeśli tacy Beatlesi zraziliby się po pierwszych niepowodzeniach w szukaniu wytwórni? Na początku kariery ten wtedy nikomu nieznany zespół od jednego z wydawnictw usłyszał, że nie ma przyszłości w showbiznesie, a gitary wychodzą już z mody. Lub Stephen King, którego debiutancka powieść pod tytułem Carrie o mały włos nie ujrzałaby światła dziennego. W trakcie pisania Stephen stwierdził, że fabuła jest na tyle beznadziejna, że wyrzucił maszynopis do kosza. Dopiero za namową żony powieść zdecydował się dokończyć i wydać. W ciągu pierwszego roku sprzedał 1 300 000 egzemplarzy. Albo marzący o karierze profesjonalnego koszykarza Maxi Bucks, chłopak mierzący 158 cm wzrostu. Z każdej strony słyszał, że z jego warunkami nie ma najmniejszych szans. Spróbował jednak, jak się szybko okazało, jest na tyle dobry, aby grać w najlepszej lidze świata. W całej karierze zagrał ponad 900 meczów i nawet udawało mu się wielokrotnie blokować znacznie wyższych przeciwników. Co łączy te historie? Determinacja. Po wcześniejszych doświadczeniach z pewnością nie spodziewali się oni sukcesów, a jednak się nie poddawali. Nie dali sobie wmówić, że wstydem jest próbowanie i ponoszenie porażek. Albo taki przykład z mojego blogowego podwórka. Setki maili rocznie otrzymują od czytelników, którzy boją się wyruszyć w swoją samodzielną podróż zagraniczną, bo wszyscy wokoło mówili im, że sobie nie poradzą. Tak długo, że w końcu sami w to uwierzyli, że nie znają się na mapach, że nie mają wystarczająco dobrej kondycji, sprzętu albo nie znają języka. Znam te wszystkie wymówki doskonale z własnego doświadczenia. Zwłaszcza tę ostatnią. Przed moim pierwszym samodzielnym wyjazdem zagranicznym słyszałem wielokrotnie, że nie dam rady. Mój angielski faktycznie był na bardzo mizernym poziomie, jednak wbrew temu, co sugerowali mi ludzie wokoło, postanowiłem spróbować. I co się okazało? Że w niczym to nie przeszkadza, a jak się bardzo chce, to można dogadać się nawet na migi. Podobnie było z obawami dotyczącymi bezpieczeństwa, dużej ilości pieniędzy, które rzekomo potrzeba, aby podróżować i wielu innych. Od tamtego czasu minęło już 7 lat, w ciągu których zobaczyłem około 50 krajów. I mimo, że początki nie były łatwe, teraz jestem przekonany, że była to jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. I nie miałoby to miejsca, gdybym wtedy uwierzył, że nie dam rady. Z niezrozumiałych mi powodów znacznie częściej ufamy innym niż sobie. Opinie innych obchodzą nas najbardziej wtedy, kiedy wcale nie powinny. Skutecznie zniechęcają, paraliżują i blokują przed podejmowaniem działań. A dlaczego by po prostu nie zacząć, bez względu na wszystko, podjąć działanie? Jeśli mocno czegoś chcesz, to próbuj, sprawdzaj się, rzucaj sobie kolejne wyzwania. Tylko nie daj sobie wmówić wcześniej, że się czegoś nie da. To jest twoje życie i twoje decyzje.